Jak jeszcze byłem na tej sali, to powiem wam, że robi tę robotę. Naprawdę jeszcze tam te imiona są, naprawdę jest fajne. Dopiero teraz jak słyszę, że grają, dopiero teraz gdzieś mnie to zaczyna wzruszać, nie? No, myślę, że będzie dobrze, nie? Myślę, że będzie dobrze. Nie wiem. Chcieliśmy was błogosławić na nową drogę życia. Jedna nie chcę przyklękać. Co? Thank you.
Znany polski piosenkarz i kompozytor Janusz Laskowski skomponował i zaśpiewał piosenkę pod tytułem Wybuduję dom. Tekst tej piosenki bardzo jest wymowny i pasuje do tej dzisiejszej naszej uroczystości. Posłuchajmy. Wybuduję dom drewniany z sosnowego drzewa, gdzie żywicą pachną ściany, świerszcz za belką śpiewa. Wybuduję dom słoneczny na plaży jasnej, będę wracał już bezpieczny do tych kątów własnych. I refren. Człowiek powinien dom wybudować, drzewo zasadzić, syna wychować. Człowiek powinien do domu wracać, kiedy mu ciężko, kiedy się smuci. Choćby wyjechał na długie lata, czeka na niego rodzinna chata. Gdy się utrudzi, gdy się znuży, będzie tam wracał z każdej podróży. Umiłowani w Chrystusie Panu, każda rodzina marzy o wybudowaniu własnego, dużego, pięknego domu. Słowa tej piosenki mówią nam o takim właśnie domu, do którego domownicy będą wracali z wielką radością, za którym będą nieustannie tęsknić. Dzień ślubu jest takim rozpoczęciem budowy domu. Tu nie chodzi o budynek materialny, ale o dom, jakim jest małżeństwo i rodzina. Drodzy nowożeńcy Magdaleno i Rafale, dzisiaj przybyliście do tej świątyni pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, aby położyć Boży fundament pod dom waszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Dobrze wiemy, że aby dom był trwały, solidny, potrzebuje fundamentu bardzo mocnego. Ewangelia dzisiejsza dobrze obrazuje nam tę prawdę. Tylko dom wybudowany na twardym podłożu będzie mógł oprzeć się różnym anomaliom pogodowym, burzą, nawałnicom, wichurom. A dom postawiony na piasku, jak szybko powstał, tak szybko ulega zniszczeniu. I podobnie jest w życiu małżeńskim, rodzinnym. Jeśli zapomni się o fundamencie, o Bogu, o wartościach moralnych, o wartościach chrześcijańskich, to może taki dom szybko runąć pod wpływem różnych trudności, przeciwności życiowych, może runąć przez egoizm lub tylko zabieganie o dobra materialne kosztem małżonka, rodziny. Aby tak się nie stało, aby dom waszego życia rodzinnego, małżeńskiego był solidny, dziś przychodzicie do tej świątyni, do domu Boga, prosić, by Chrystus był obecny na pierwszym miejscu w waszym trudzie budowania wspaniałego małżeństwa i rodziny. Wasza miłość, którą sobie za chwilę wyznacie, Chrystus podniesie do godności sakramentu. Drodzy nowożeńcy Magdaleno, Rafale, w dniu ślubu bardzo często śpiewa się piosenkę, gdy się łączą ręce dwie w imię Boże. Ostatnią zwrotkę tej piosenki chcę wam dedykować jako życzenia. Teraz idźcie uśmiechnięci w imię Boże. Pamiętajcie dzień dzisiejszy, bo on dziś wasze ręce będzie trzymał sam Bóg Ojciec, Jego słowo, Jego prawda, Jego myśl. Życzę wam, aby dzień dzisiejszy był dla was dniem, do którego często będziecie wracać myślami, w pragnieniach. Niech wasza miłość zawsze będzie gorąca i szczera. Niech ogrzewa całe wasze życie małżeńskie, rodzinne, a dobry Bóg niech wam każdego dnia błogosławi. Szczęść wam Boże. Ja, Rafał, do ciebie, Magdalena, za żonę, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójce Jedyny,
Ojcze jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja Magdalena. Ja Magdalena. Biorę Ciebie Rafale za męża. Biorę Ciebie Rafale za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. Uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójce jedyny. Trójce jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączy, człowiek niech nie rozdziela. Państwo, przed Was warte, ja powołam Kościoła katolickiego, potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Magdaleno. Magdaleno. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Rafale. Rafale. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Jest w oczach twych kolor nieba.
sprzed lat. Są szepty traw, które giął letni wiatr. Więc zabierz mnie do tamtych miejsc, gdzie pędził czas, rytm naszych serc, a każdą z chwil chciał oddać nam. Wspomnień, które znasz, bo często tak gościsz w nim, często tak. Więc zabierz mnie do tamtych miejsc, gdzie będzie czas, rytm naszych serc, a każdą z chwil chciał oddać nam. Czy mi się uda powiedzieć coś? Chcemy podziękować wam za
dar życia, za dar wychowania, za to, co jakimi ludźmi nas stworzyliście, jak nas wychowaliście, wy zawsze byliście i zawsze jesteście. Bardzo wszystkich kochamy i dziękujemy, że tutaj jesteście. Dziękuję. Zeszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk.
ale drużyna żółta wygrała oczywiście, jak mi się wydaje. Prawnego Laguna na serwa do kompletu. I oczywiście nagroda pocieszenia dla drużyny pomarańczowej na serwowym połowu. Wielkie, wielkie brawa dla panu! Rafał, pamiętasz, jak ostatnio byliśmy na koncercie i spodobała mi się tak bardzo taka jedna piosenka i się na niej wzruszyliśmy, to teraz chciałabym ci ją zaśpiewać. Matula mnie.